Realizacja aborcji, ustawa o związkach partnerskich, kiedy, w jakim kształcie i czy w ogóle poszczególne partie koalicji są się w stanie w tych sprawach porozumieć. To jest problem Donalda Tuska. To on spajał to koalicję i jeśli on te sprawy chce stawiać na ostrzy noża, a nie były one w umowie koalicyjnej, to jest jego odpowiedzialność, a nie moja. Powiedziałem, że obietnicę w tej sprawie składał Donald Tuska, nie ja. Czy nie, nie widzą Państwo, że są bardzo istotne postulaty dla państwa koalicjantów i dla wielu milionów ich wyborców, panie ministrze. To jest presja i zobowiązanie naszych koalicjantów, które złożyli. O tym, czy na horyzoncie widać zgodę w koalicji rozmawialiśmy między innymi z dominiką wielowiejską, publicystką gazety wyborczej. Nie widzę ze strony PSL-u takiej woli do kompromisu. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. A to moment, po którym konflikt w koalicji 15 października rozgorzał na dobre. Był początek lipca. Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem w całości? W Sejmie przepadł wówczas projekt o dekryminalizacji aborcji zgłoszony przez polityczki lewicy. Na życie, na życie, na życie. Szanowna pani marszałek, pani minister. Z PSL za ustawą zagłosowały jedynie cztery posłanki. Wśród nich Urszula Posławska. Jest godna uwagi. Ja będę za nią głosowała. Ja mam poglądy, które nie tylko wyrażam w słowach, ale głosuję od wielu, wielu lat w taki, a nie inny sposób. Mam poglądy bardzo progresywne i liberalne. Przeciw większość PSL, ręka w rękę z PIS i Konfederacją. Miesiące naszej pracy zostały zniweczone i nadzieje kobiet przez kilku panów, którzy zadecydowali, że jednak ich sumienia są ważniejsze niż prawa kobiet. Mi się ten projekt podobał, który był procedowany, ale wyrażam szacunek do ludzi, którzy no, mają inny pogląd. Bez PSL-u nie ma koalicji 15 października, nie ma koalicji Partii Demokratycznej. PZL nie był, nie jest i nie będzie nigdy niczyim wasalem to pokazuje opinii publicznej, że oni stoją na pozycjach prawicowych. Na tym kosiniakowi właśnie zależy, żeby wyborcy zobaczyli, iż oni są cały czas po prawej stronie. Za projektem, który mówiąc w dużym skrócie, miał znieść karalność za aborcję, między innymi karalność lekarzy i osób, które wspomagają kobiety w przerwaniu ciąży był niemal cały klub KO Polski 2050 i cała lewica. Na tej sali są osoby, które nie potrafią zaakceptować, że kobieta ma wybór, że jest człowiekiem, to niech chociaż nie przeszkadzają. Niech państwo polskie uszanuje sferę prywatności kobiety i jej świadomą decyzję. Niech się nie wtrąca w jej wybory i wybory jej najbliższych. Nie potrafiliście policzyć głosów przed y, kluczowym głosowaniem? Ja byłam przekonana, że będzie to poparcie dla dekryminalizacji. Oczywiście, że szczególnie posłanki pracujące w tej komisji nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych zabiegały o to, i wszyscy zabiegaliśmy o to, żeby te głosy były wystarczające. Chyba nie doszacowaliśmy tego, że, że części no, polityków, także koalicji obywatelskiej nie będzie na sali, bo ich zabrakło. Ale także tego, że będzie taki sprzeciw polskiego stronnictwa ludowego, który moim zdaniem był niczym nieuzasadniony. Byliśmy... Tego samego zdania przed 15 października. Jesteśmy w oparciu o swoje przekonania, o swoje fundamentalne wartości podobnego zdania dzisiaj. Cieszę się, że jestem w formacji, w której nikt nie zachęca mnie do innego głosowania. I to jest, to, to, to właśnie nas różni my się od innych partii. PSL nie kojarzy nam się partią, y, z partią konserwatywną, taką bardzo prokościelną, A dlatego czy dziś że. Czy zaczyna czasach... się kojarzyć? Nie zaczyna się kojarzyć. Tak, teraz zaczyna się kojarzyć, ewidentnie, dlatego że teraz tak kreuje swój wizerunek. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i zdecydowana większość posłów i posłanek PSL-u nie chce pomóc kobietom i nie chce pomóc ich rodzinom. W polityce jest tak, że w głosowaniu sejmowym pomiędzy z przeciwem, a akceptacją są jeszcze różne inne możliwości. Tak, ale, ale jest zasada wzajemności po, po, potrzebna. To znaczy, Jeśli ktoś ma bardzo liberalne, progresywne spojrzenie, to no, no też musi uszanować, że, że, że jest ktoś, kto być może nie podziela tych, tych wartości. Konserwatyzm to nie jest narzucanie innym swoich przekonań i swojego światopoglądu. Moralność tego czy innego polityka nie może wpływać na proces stanowienia prawa. Nikt nikomu nie każe wykonywać aborcji. Jeżeli czyjeś sumienie i czyś światopogląd mu na to nie pozwala, to aborcja nie jest i nigdy nie będzie obowiązkowa. Prawo aborcyjne nie dotyczy wszystkich. To ustawa o związkach partnerskich nie będzie obowiązkiem. Ja się zgadzam, ale panie redaktorze, nie obiecaliśmy w tym zakresie wspierania inicjatyw związanych z przerywaniem ciąży czy, czy związkami partnerskimi. To nie polityk, i nie jego moralność, i nie hipokryzja, którą się zasłania, powinna decydować o tym, co kobiety robią ze swoimi ciałami.